ESG na stałe zawitało na przestrzeni biurowej, na projektach biurowych. To nie tylko z obowiązku raportowania, ale również z dbałości o środowisko, tak? Więc zaczynamy już od samego początku, wykorzystując właśnie beton niskoemisyjny, materiał z recyklingu do budowy, ale również zarządzanie światłem, wodą, podlewanie, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania przestrzeni zielonych. To wszystko to są te punkty, które dają nam w ramach ograniczenia emisji CO2 do środowiska. Tak więc od tego zaczynamy, a klienci dalej, no, kończąc na zwykłej segregacji śmieci, tak, która jest już z nami od wielu, wielu lat. O tym, jak duży jest ślad węglowy, decyduje już sam etap budowy, tak, czyli wykorzystywanie materiałów do budowy. My jako Jareal wykorzystaliśmy akurat beton niskoemisyjny, ale również jest wykorzystywanie prądu, tak. U nas jest to prąd pochodzący z farm wiatrowych, certyfikowany, więc to jest drugi punkt. Potem można wykorzystywać materiały z recyklingu. Myśmy akurat poszli w wykorzystanie aluminium pochodzącego w 70% właśnie z materiałów z recyklingu. Tak więc są punkty, które zdecydowanie już od samego początku możemy obciąć właśnie tą emisję. No i potem w ramach zarządzania, tak, samym projektem, wykorzystywanie nowych rozwiązań, udogodnień, ograniczenia zużycia prądu, wody. Rynek komercyjny i mieszkaniowy rozwija się bardzo mocno i wydaje mi się, że największy trend zawsze w ramach zielonego, w cudzysłowie, był na powierzchni biurowej i dla mnie osobiście rynek mieszkaniowy jest rynkiem, który również mocno się rozwija w ramach certyfikacji i w ramach właśnie bycia zielonym. Na polskim rynku widzimy coraz więcej nowo budowanych biurowców, które wykorzystują wszystkie aspekty z modelu ograniczenia emisji i punktów ESG. Jest też dosyć spora tkanka starszych biurowców, które obecnie coraz częściej przechodzą tak zwany redevelopment, czyli są wykupywane i są na nowo przebudowywane, są w nich montowane nowe instalacje, powierzchnia staje się bardziej efektywna, ergonomiczna, więc następuje ich przebudowa. Tak więc to nie jest, że następuje ich śmierć, raczej nowe życie.